Witam w specjalnym wydaniu WWS. Ze studia mówi dla Was Agnieszka Biurk. W trakcie Igrzysk Olimpijskich w Soczi Polska wzbogaciła się o obwód kaliningradzki. Najnowsze badania wykazały, że krytykowanie leworęcznych nie jest żadną dyskryminacją rasową. Ale przejdźmy do konkretu. Zamek Tenczyn w Ludnie, zabytek pierwszej klasy. Bomblu, co się teraz dzieje w zamku? Absolutnie nic, Agnieszko. Jednak 600 lat temu sprawy miały się zupełnie inaczej. W roku 1331 została zainicjowana budowa zamku, która trwała aż 30 lat i pochłonęła 10 tysięcy grzywien, co jak na tamte czasy stanowiło ogromne pieniądze. W roku 1410, po wielkiej bitwie pod Grunwaldem, prawdopodobnie to tutaj właśnie byli przetrzymywani najważniejsi dygnitarze krzyżaccy. W roku 1570 zamek został odbudowany w stylu renesansowym i do dzisiaj nazywany jest Małym Wawelem. W roku 1637 umarł Jan z Tenczyna, ostatni z rodu tenczyńskich, został pochowany na zamku. Myślicie, że to jest koniec historii zamku? Nic bardziej mylnego. W roku 1655, kiedy skarb Wielkiej Korony został wywieziony z Krakowa, została rozpuszczona plotka, że został ukryty właśnie tutaj. Szwedzi w swojej chciwości zdobyli zamek, skarbu nie znaleźli. Rok później, kiedy opuszczali zamek, podpalili go i zamek już nigdy nie odzyskał swojej świetności. Dzisiaj są plany odbudowania zamku i oddania go pod cele komercyjne. Spod zamku w Tenczyn w Rudnie, Wojciech Bąbel-Dąbek. Mówi jak jest. Dziękuję, Bąblu. A teraz połączmy się z naszym korespondentem pod kościołem. Po mojej lewej stronie, jak już wspomniałaś, znajduje się rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Reprezentuje on styl barokowy, a jego 20-letnia budowa została ufundowana przez Augusta Czartoryskiego. Mimo wszystko, ta budowa, która miała miejsce w pierwszej połowie XVIII wieku, to nie jest pierwsza wzmianka na temat historii tego kościoła, gdyż sięga ona aż z chyłku wieku XVI, gdzie kardynał Jerzy Radziwiłł wspominał w swoich kronikach, że kościół między innymi posiada trzy ołtarze oraz, że był drewniany. Kościół w stanie, w jakim jest obecnie, został poświęcony w sierpniu 1748 roku. Jednak to, co te tereny sakralne najbardziej charakteryzuje, to dzwonnica, która znajduje się po mojej prawej stronie. Jej główną cechą jest to, że została ona wzniesiona na podstawie prostokąta, co nie jest spotykane. Spod kościoła mówił dla Was Szymon Korzeniowski. Dziękuję, Szymonie. Mam nadzieję, że ta relacja zainspiruje Was do odbycia pielgrzymki do Tenczynka. A teraz Krzysztof opowie nam, kto przespał się w hotelu Eliza. Tak, Agnieszko. W hotelu tym przespały się co najmniej dwie sławne osobistości, ale od początku. Jest to willa z początku XIX wieku, ufundowana przez profesora UJ Stanisława Paryńskiego i nazwana imieniem jego żony Elizy. Posiada on także dwie córki. Wracając do sławnych osób. W czasach świetności tej willi gościł tutaj Stanisław Wyspiański, który sportretował dzieci, Zosię oraz Marysię, gospodarza, a także uwierzył je w swoim wielkim dziele, jakim było wesele. Inną sławną postacią, która tutaj przebywała, był Tadeusz Bojżeliński. Ożenił się on tutaj z wcześniej wymienioną Zosią. Willa znajduje się w zakątkowej części Tenczynka, położonej niedaleko bramy zwierzynieckiej prowadzącej do lasu na Zwierzyńca oraz kamieniołomu, który działa tutaj już od 100 lat. Jego nazwa to Niedźwiedzia Góra. Dla Państwa spod willi Eliza Krzysztof Mitka. Dzięki, Krzyś. Szkoda, że hotel jest teraz nieczynny. A teraz posłuchajmy wywiadu ze znanym historykiem Jerzym Zawiszą. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem spytać, kiedy powstał Tenczynek i skąd wzięła się jego nazwa? Historia Tenczynka sięga początku XIV wieku. Wieś była lokowana 17 maja 1319 roku. W akcie lokacyjnym jako zasadźca występuje niejaki sąd bądź sądoniec. Wieś była lokowana na prawie średzkim przez Nawoja z Morawic. Nazwa wsi wywodzi się od jej założycieli, czyli Tęczyńskich. Ci z kolei nazwę z
twojego rodu wzięli od wzgórz i lasów otaczających właśnie dzisiejszy Tenczynek. Otóż 24 listopada 1308 roku w lasach Intanchin, tak datowany był dokument wydany przez Władysława Łokietka dla klasztoru w Sulejowie. Ten las Intanchin tłumaczymy dzisiaj jako las Tęczno. Od tegoż to właśnie lasu Tęczno wzięli potomkowie Nawoja z Morawicy nazwisko to dla swojego wielce zasłużonego rodu tęczyńskich. Dziękuję. Jakie ośrodki przemysłowe znajdowały się na terenie Tęczynka? Tęczynek leży bezpośrednio w bliskości zamku w dzisiejszym Rudnie. Spełniał od samego początku swojego istnienia rolę służebną wobec pobliskiej rezydencji tęczyńskich, a po 1637 roku kolejnych właścicieli tzw. hrabstwa tęczyńskiego. W Księdze Chrztu z 1700 roku czytamy, iż w Tęczynku był browarek plebański, młyn plebański, papiernia, ślusarnia, szabelnia, gdzie drewniano miecze, prochownia, drewniano druty i wydobywano tzw. zimne węgle, czyli węgiel kamienny. Była też gorzelnia, browar dworski, piekarnia, młyn dworski i plebański i kilka karczm. Od końca XVIII wieku funkcjonował także rozwijający się folwark. Istniała także huta ołowiu, cegielnia, liczne kopalnie, których rozkwit przypada na lata 1817-1829. Funkcjonowały także dwa młyny. W XIX i XX wieku Tęczynek dalej rozwijał się. Wzrastała także liczba jego mieszkańców. Obecnie jest tu ponad 1000 gospodarstw domowych i przeszło 4000 mieszkańców. Dziękuję. Z Jerzym Zawiszą rozmawiał dla nas Przemek Szopa. A teraz krótko o tym, z jakich produktów słynie Tęczynek. Witaj Agnieszko, znajdujemy się na terenie browaru Tęczynku, który dzisiaj nie słynie już z niczego, bo w 2011 roku przestano tutaj produkować cokolwiek. W 1857 roku założył go hrabia Adam Potocki. Zakład ten był całkowicie niezależny, ponieważ produkty do produkowania gorzałek i piw sprowadzane z okolicznych pól oraz gospodarstw. Później właścicielem tego obiektu był Leszek Wiśniewski. Trwało to do wybuchu I wojny światowej. W międzywojniu produkowano już tutaj wyroby warzywne, owocowe oraz miody pitne. Po wojnie obiekt ten był w posiadaniu Polskiego Towarzystwa Handlowego, który dzierżawił obiekt. Później ten obiekt został sprzedany do spółki, która dalej produkowała warzywa i owoce tutaj. Później w 2008 roku został sprzedany makaronom polskim, które były zainteresowane tylko marką i zaniechały produkcji tutaj czegokolwiek. Spod browaru i gorzelni w Tęczynku Paweł Midura. Dziękuję Pawle. Tyle informacji na dzisiaj. Mówiła dla Was Agnieszka Piórko.